Drodzy, dzisiaj rano zadzwonił telefon. Byłem w łazience i nie odebrałem, ale po chwili odzwoniłem. Okazało się, że to jeden ze znajomych, który no niestety był pijany. I kiedy rozmawialiśmy, to w końcu się popłakał. I się mówiliśmy, że pójdzie spać i porozmawiamy później. Wiecie, kiedyś widziałem taki obrazek, gdzie były krople słodkiego napoju w różnych kolorach. Tam był zielony, czerwony, żółty, niebieski. I przy każdym z nich była jeden owad latający. Nie pamiętam, czy to była pszczoła, czy komar, czy mucha, czy coś tam. W każdym razie każdy z tych owadów pił z różnych kolorów. I wiecie, co było widać? Widać było, jak odwłok każdego z tych zabarwił się na kolor, z którego pił. Było dosyć ciekawie to wyglądało, bo jeden owad miał odwłok w kolorze zielonym, drugi żółtym, czerwonym. A więc okazuje się, że to, czym napełniamy się, to widać w naszym życiu później. To wychodzi, w jaki sposób my żyjemy, odzywamy się, jesteśmy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali fragment Bożego Słowa, który również o tym mówi. O napełnianiu się czymś. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do 5 rozdziału listu do Efezjan. List do Efezjan, 5 rozdział i od 15 wersetu będę czytał. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Kościoła i Chrystusa. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Drodzy, ten fragment można by podzielić na dwie części i przeważnie tak się czyni. Ten pierwszy fragment bardziej mówi o napełnieniu duchem, ten drugie małżeństwie. I można by się zastanowić, dlaczego przeczytałem to razem. Okazuje się, że jedno na drugie ma bardzo duży wpływ i jedno z drugiego wynika. Drodzy, kiedy czytamy ten fragment na początku, to jest mowa o mądrości. Jest mowa o tym, że mamy postępować jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Powtórzone to później za chwilę i znowu, żebyśmy nie byli nierozsądni, ale rozumieli, jaka jest wola Pańska. Drodzy, okazuje się, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby być mądrymi ludźmi. I to jest powiedziane w kontekście również napełnienia duchem. Bo tam dalej jest powiedziane, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. I ktoś może powiedzieć, no gdzie mądrość, a napełnienie duchem, czy to ma ze sobą coś wspólnego? Okazuje się, że ma. Drodzy, ciekawą rzeczą jest, że napełnienie duchem przejawia się w tym, że mamy mądrość. Mądrość do tego, żeby rozpoznawać, jaka jest wola Boga. Okazuje się, żeby rozpoznać wolę Boga, potrzebujemy Bożej mądrości. Dlatego, że
właściwe poznanie Bożej woli to jest objawienie od Boga. Zobaczcie, że w tym samym liście, w pierwszym rozdziale, czytaliśmy coś takiego. I w 17 i 18 wersecie. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Paweł modli się tutaj o wierzących i modli się w jaki sposób? Mówi tak. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa dał wam ducha mądrości. Ten duch, którego Bóg nam daje, to jest duch mądrości. I objawienia. Okazuje się, drodzy, że cokolwiek my poznajemy odnośnie Boga i Jego prawd, to zawsze jest to objawienie. To znaczy, człowiek z natury nie jest w stanie poznać Boga. Jest w stanie poznać Boga tylko wtedy i tyle na tyle, na ile Bóg mu się objawi. A więc to, że w ogóle znamy Boga, to już jest działanie Boga w nas właśnie. To jest działanie Jego Ducha Świętego, że otworzył nasze oczy, że nam objawił prawdę. I działanie Jego Ducha prowadzi nas też właśnie do tego, że daje nam mądrość do tego, że jesteśmy w stanie rozpoznawać, co jest Jego wolą. Ciekawą rzeczą jest, że kiedy czytam w Starym Testamencie, w jaki sposób objawiało się właśnie działanie Ducha, to nie wiem, czy zauważyliście, ale w wielu fragmentach działanie Ducha jest tożsame właśnie z mądrością, z udzieleniem mądrości komuś. Pamiętacie Józefa? Takiego młodego chłopaczka, który gdzieś tam przez braci sprzedany jako niewolnik trafił do Egiptu. Okazuje się, że Bóg dał mu mądrość. Działanie Ducha Bożego było takie, że on miał mądrość do tego, żeby wyjaśniać nawet sny Faraona. Czytamy o Danielu na przykład, który też miał niezwykłą mądrość od Boga, że potrafił wyjaśnić różne rzeczy. Też tam sny władcy, sam miał sny prorocze. A więc widzimy, że działanie Boga i Jego Ducha objawia się również w tym, że Bóg daje mądrość. W jednym z fragmentów w Księgach Mojżeszowych jest tak ciekawie to ujęte. To jest druga Mojżeszowa, 31 rozdział. I tam jest powiedziane tak. I rzekł Pan do Mojżesza. Patrz, powołałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dana, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Zobaczcie, co tu jest napisane. Bóg mówi, że napełniłem go Duchem Bożym. No i my, kiedy mówimy Duch Boży, to myślimy jakieś ekstatyczne, prawda, przeżycie teraz. Nie wiem, może będziemy jakieś prorokowanie, może się pojawią jakieś inne cuda i znaki. A tutaj to, że Bóg napełnił go Duchem Bożym, przejawia się w czym? No, że ten gościu potrafił po prostu wziąć się za robotę praktyczną. Czytamy tu zręczność w rzemiośle, w snycerstwie, w różnej artystycznej robocie. Potrafił różne rzeczy zrobić do świątyni. Sprzęty, narzędzia, jakieś kutary, coś tam. On potrafił to zrobić. I to było wynikiem działania Ducha Bożego. Wyobrażacie sobie? My często napełnienie Duchem Bożym kojarzymy tylko z jakimiś takimi pewnymi rzeczami i wydaje nam się, że o to chodzi, a kiedy poczytamy Biblię pod tym kątem, to okazuje się, że musimy rozszerzyć nasze zrozumienie, bo to jest dużo więcej rzeczy. Bardzo często to działanie Ducha właśnie jest powiązane z mądrością. I w tym fragmencie naszym, dzisiejszym, właśnie o tym czytamy. Mamy rozumieć, jaka jest wola Pana. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć bez Jego działania, bez Jego objawienia. I drodzy, czytamy tu takie zestawienie. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha. Ciekawe, że jest to zestawione ze sobą. Oczywiście można zastanowić się, dlaczego. W tamtych czasach był znany na przykład taki kult Dionizosa. I ku czci tego Boga, który był Bogiem takiej obfitości, związany właśnie też z winem, z winoroślą, ale również z płodnością. I często podczas święta ku czci tego Boga, oczywiście pito dużo wina, upijano się tym winem, ale też czczono go w ten sposób, że to był Bóg płodności, a więc również dochodziło do takich orgii seksualnych.
A więc w ten sposób to czczono tego Boga. Być może Paweł nawiązuje do tego, ale być może również chce pokazać taką ciekawą rzecz. Kiedy człowiek jest pod wpływem alkoholu, jest, powiedzmy, upił się, no to wyraźnie to jesteśmy w stanie rozpoznać, prawda? Od razu po krótkiej chwili spotkania z nim już widzimy, że on jest pod wpływem alkoholu. Po tym jak chodzi, prawda, jak mówi, jak pachnie, nie? To już są wystarczające oznaki tego, że widzimy, że człowiek jest pod wpływem alkoholu. A w jaki sposób rozpoznać człowieka, który jest pod wpływem ducha? Zobaczcie, tu jest pokazane, że tak jak człowiek pod wpływem alkoholu, ten alkohol w jego krwi dotarł do wszystkich zakątów jego ciała i, że tak powiem, on dostał się pod wpływ tego alkoholu, nie? Ten alkohol, można powiedzieć, w jakimś sensie kieruje nim, nie? Jest pod wpływem silnym. Podobnie my mamy być pod wpływem ducha. To znaczy, Duch Święty ma wpływać na wszystkie dziedziny naszego życia, ma kontrolować nasze życie. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, nieraz to jako chrześcijanie mówimy może nawet często, mam Ducha Świętego. Ale wiecie, tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, że, czy Duch Święty ma Ciebie. Czy On ma Ciebie całego. To znaczy, czy przenika wszystkie sfery, dziedziny Twojego życia tak, żeby właśnie to było widać w Twoim życiu aż. Żeby każda dziedzina Twojego życia była przeniknięta wpływem Ducha Świętego. Wiecie, tłumaczenie w tej Biblii Nowego Przymierza jest tam tutaj bardzo ciekawe, dlatego że my tu mamy bądźcie pełni ducha. No, jest to trochę trudne, w jaki sposób być pełnym ducha. Natomiast to tłumaczenie Nowego Przymierza mówi tak. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. I to jest trochę lepsze tłumaczenie. Dlaczego? Dlatego, że tam w oryginale użyty jest po pierwsze taki tryb bierny. To znaczy, to nie jest coś, co my sami stwarzamy to napełnienie duchem w jakimś sensie. My możemy tylko poddać się temu duchowi, pozwolić, żeby on nas napełniał. Po drugie, to nie jest jednorazowa czynność, mam tylko po prostu stać się pełnym ducha i już. To jest coś, co jest, cały czas ma się dziać. Jakby stale mamy pozwalać, aby duch nas napełniał. To ma być doświadczenie naszego życia chrześcijańskiego, nie tylko jednorazowe. Ale ma się powtarzać w naszym życiu. A więc mamy dbać o to, aby ten duch mógł nas stale napełniać. I drodzy, w jaki sposób? I tu jest dalej o tym powiedziane, w jaki sposób. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Zobaczcie. A więc, co tu jest powiedziane? No, powiedziane jest tutaj, że mamy co robić, w jaki sposób rozmawiać ze sobą, przez psalmy, hymny, pieśni, tak? Zobaczcie, że to mówi nam o czym? Mówi nam o śpiewaniu, o graniu. Zobaczcie, że my często, kiedy mówimy o działaniu Ducha Świętego, to bardziej byśmy myśleli, no ktoś jest napełniony duchem, to nie wiem, może w jakiejś ekstazie jest, może w jakimś takim zachwyceniu ducha. A tu jest powiedziane o takich rzeczach typu śpiewanie, granie w sercu swoim Panu. Rozmawianie z sobą w taki sposób nawet. Drodzy, na co nam to wskazuje? Pokazuje nam uwielbienie Boga. Pokazuje nam na koncentrację na Nim samym. Na tym, że my tak koncentrujemy się na Bogu, że uwielbiamy Go. Drodzy, myślę, że my lubimy śpiewać chrześcijańskie pieśni jako chrześcijanie. I kiedy jesteśmy na nabożeństwie, to śpiewamy, tak jak też dzisiaj to robiliśmy. Ale drodzy, ja mam takie pytanie, czy Ty w swoim sercu masz taką radość z Twojej więzi z Panem Jezusem, że śpiewasz w swoim sercu, że grasz, że uwielbiasz Go w swoim sercu, nawet tak, żebyś zaśpiewał gdzieś tam w sercu jakąś pieśń. Czy masz w sercu radość? Drodzy, jeśli Duch Święty napełnia nas, to właśnie to się w taki sposób przejawia, że ja mam radość z tego, że należę do Niego. I po prostu śpiewam, uwielbiam Boga. A więc Duch Święty, wiecie, co On czyni? On czyni taką niesamowitą rzecz. Jego zadaniem jest ukazanie nam znaczenia osoby i dzieła Jezusa Chrystusa.
w taki sposób, aby ta cała Jego chwała, Jego nieskończona ważność, piękno utkwiły głęboko w naszych sercach i umysłach. Duch Święty tak działa, że osobę Jezusa Chrystusa czyni w naszych oczach coraz większą, coraz ważniejszą. I my w ten sposób koncentrujemy się coraz bardziej na Nim. A przez to po prostu uwielbiamy Boga, no bo jak poznajesz, jaki Bóg jest, no to nie możesz nic lepszego zrobić, jak po prostu Go uwielbić, no bo to jest jedyne, co jesteś w stanie zrobić. Po prostu być w zachwycie nad wielkością Jego łaski, miłości, potęgi. Po prostu uwielbiasz Go, dziękujesz Mu, cieszysz się z tego, kim On jest. A więc zobaczcie, napełnienie Duchem jest tutaj pokazane, że się wyraża, czy też dokonuje się poprzez to, że właśnie koncentrujemy się na Bogu i uwielbiamy Go. Grając, śpiewając w swoim sercu dla Pana. Dalej, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc ktoś, kto jest napełniony Duchem, to będzie wdzięcznym człowiekiem. Będzie dziękował. Wiecie, Polacy, kiedy się spotykają razem, to albo narzekają na rząd, nie, i na politykę, i na wszystkie inne rzeczy. Ewentualnie jeszcze na pogodę mogą trochę ponarzekać, nie? Zresztą tych powodów narzekania jest dużo, nie? Polacy są mistrzami, żeby... Myślę, że nie tylko Polacy, tak się uczepiłem. Ale, drodzy, chodzi o to, że kiedy chrześcijanie się spotykają, to mają koncentrować się na tym, żeby uwielbić Boga, żeby dziękować Mu. Postawa dziękczynna. A więc, kiedy żyję z Bogiem, to szukam okazji do tego, żeby podziękować Bogu. Za co mogę jeszcze podziękować Bogu? A, i to, i tamto, nie? I dziękuję Bogu za wszystko. Jak to ktoś kiedyś powiedział, pewna żona i matka, dziękuję Ci Boże za te stosy ubrań do prania, bo to znaczy, że moja rodzina jest blisko. To znaczy, że mam rodzinę, że ona jest blisko, nie? Drodzy, można znaleźć powód do dziękczynienia tak naprawdę w bardzo różnych sytuacjach. Dużo zależy od tego, co jest w naszym sercu i umyśle, nie? Czym jesteśmy napełnieni. Bo to z nas wychodzi, nie? A więc zobaczmy, rozmawiając sobie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, dziękując Bogu. Ale dalej jest jeszcze jedna rzecz napisana, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. W oryginale to zdanie jest jakby, ta ostatnia część jest jakby ostatnią częścią tego zdania, które to jest jedno zdanie, w zasadzie takie długie, w którym jest powiedziane również ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. No i to jest jeszcze trochę trudniej, nie? No jak mamy ulegać jedni drugim? Zobaczcie, że my z natury jesteśmy skoncentrowani na sobie samym. To jest nasza taka naturalna cecha. Nikt nie musi nas zachęcać do tego, żebyśmy koncentrowali się na sobie, bo my to z natury zawsze czynimy. Ale skoncentrować się na kimś innym, to już jest dużo trudniej. Tutaj jest pokazane, że mamy ulegać jedni drugim. I później, kiedy czytamy ten dalszy fragment, to jest pokazane, o jakie dziedziny życia chodzi. Jest powiedziane o małżeństwie, jako pierwsze. Później jest napisane dzieci i rodzice, a później panowie i słudzy. Są te trzy sfery wymienione przynajmniej tutaj. A więc po pierwsze, drodzy, mamy ulegać jedni drugim w małżeństwie. I kiedy tutaj czytamy dalej ten fragment, to czytamy żony bądźcie uległe mężom swoim. I kiedy to czytamy, to większość ludzi w naszej kulturze się raz buduje wewnętrznie, no jak to, nie? Tutaj równouprawnienie i te wszystkie inne rzeczy, jak to tak można, no, takie niepoprawnie polityczne i kulturowo i w ogóle, nie? Drodzy, ale zobaczcie, że ten pierwszy właśnie rozpoczynający cały tą część małżeństwa, to jest właśnie ulegając jedni drugiej bojaźni Chrystusowej. To znaczy, mąż ma ulegać żonie, żona mężowi, tylko każdy z nich w trochę inny sposób. Inna jest forma tego ulegania sobie nawzajem. Mąż ulega żonie, żona mężowi, ale inaczej. I o tym tutaj jest również mowa. Ale my mamy być gotowi również jako chrześcijanie do ulegania sobie nawzajem. Zobaczcie, w liście do Filipian jest tak ciekawie napisane, to jest drugi rozdział i trzeci werset. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, Filipian 2:3, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od ciebie. Drodzy, to jest wyzwanie, nie? Tu nie chodzi o to, że ja mam teraz uważać, że ja jestem taki głupi, a inni wszyscy są lepsi, mądrzejsi ode mnie, nie?
Oczywiście nie o to chodzi. Ale tu chodzi o to, żeby tak przejąć się sprawami, potrzebami drugiego człowieka, żeby się nimi zainteresować i zająć bardziej niż swoimi. I to jest szczególnie istotne i widoczne w małżeństwie. Dlatego to jest taki wstęp do małżeństwa, to ulegając jednym drugim. Ale zobaczcie, że to jest wynikiem działania Ducha Świętego. A więc, kiedy jestem napełniony Duchem Świętym, jestem w stanie ulegać jednym drugim. Co się okazuje? Okazuje się, żeby we właściwy sposób żyć w małżeństwie, ja potrzebuję napełnienia Duchem Świętym. Więc okazuje się, że Duch Święty uzdalnia mnie do tego, żebym ja był w stanie w właściwy sposób w małżeństwie funkcjonować. Bo bez tego będzie ciężko, bardzo ciężko. Z Duchem Świętym jest ciężko w małżeństwie, nie? Często. Ci, którzy są, wiedzą, nie? Że to nie jest łatwy kawałek chleba. Ale drodzy, to właśnie Duch Święty uzdalnia nas, żebyśmy zaczęli żyć tak, jak to jest napisane w małżeństwie. I wtedy to małżeństwo jest pięknym małżeństwem. Paweł Apostoł, który to pisał, zakłada, że obydwie te osoby, które tutaj, o których mówi w małżeństwie, że obydwie napełniają się Duchem Bożym. Tylko wtedy, kiedy naprawdę nauczymy się służyć innym w mocy Ducha Świętego, będziemy mieć moc do tego, żeby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, które są w małżeństwie. Tutaj jest pokazane właśnie to, że wynikiem działania Ducha Świętego są właśnie te rzeczy, o których mówiliśmy, i to nas prowadzi do małżeństwa i właściwego życia w małżeństwie. I drodzy, kiedy czytamy ten fragment o małżeństwie, to czytamy taką zadziwiającą rzecz. Cały czas Paweł odnosi to do Kościoła i Chrystusa. Zobaczcie, że dla niego małżeństwo jest obrazem relacji pomiędzy Kościołem a Chrystusem. I to nie jest jedyny tego obraz w Nowym Testamencie, ale jest bardzo tutaj wyraźny i mocny, gdzie pokazuje na przykładzie oblubienicy i oblubieńca, że Chrystus jest tym oblubieńcem, Kościół oblubienicą. I to odnosi do małżeństwa, że przykładem tego jest małżeństwo. Drodzy, ja jestem przekonany, że małżeństwo ma na cel nasze uświęcenie. Bo w małżeństwie musimy zmierzyć się ze swoimi słabościami. Wiecie, kiedy jesteśmy w małżeństwie, to powiem tak. Pamiętam, jeden brat mi tak powiedział: wiesz co, ja przez pierwsze 2 lata mojego małżeństwa w ogóle nie widziałem żadnych wad mojej żony. Ona była idealna. Dopiero po 2 latach zacząłem zauważyć. Ty, nie jest. Nie jest tego wzięło, nie? Drodzy, ale to tak się dzieje, że to pierwsze takie zauroczenie, które mamy, czasami czyni nas ślepymi na to, że ten drugi w ogóle ma jakieś wady, nie? Widzimy go w taki idealny sposób. A później zaczynamy coś zauważyć. To, w jaki sposób podchodzimy do małżeństwa, często jest problemem w naszej kulturze, dlatego że podchodzimy do tego często w niewłaściwy sposób. Dlatego że budujemy nasze małżeństwo na fascynacji drugą osobą. To jest główny powód. Nie? Jesteśmy zafascynowani tą osobą, okej, no to się żenimy. Nie? To jest naszą podstawą często, bazą w tej naszej kulturze. Uważamy, że ta osoba jest cudowna i dopiero po roku lub dwóch latach małżeństwa, mogą to być miesiące również, dzieją się takie 3 rzeczy mniej więcej, tak to określę. Po pierwsze, zaczynamy uświadamiać sobie, że ta cudowna osoba jest wielkim egoistą. Takie odkrycie dokonuje się w nas, nie? Widzimy, że nagle ta osoba jest wielkim egoistą. To jest zdziwienie dla nas. Jak to? Nie? W sensie tego nie widzieliśmy. Po drugie, odkrywamy, że ta cudowna osoba ma podobne odczucia do naszego i zaczyna mówić nam, jakimi my wielkimi jesteśmy egoistami. To jest drugie odkrycie, bardzo bolesne również, nie? Że my odkrywamy, że ona jest, a ona odkrywa, że my jesteśmy, nie? I po trzecie, choć po części przyznajemy, że to prawda, że rzeczywiście my też jesteśmy egoistami, to jednak dochodzimy do wniosku, że egoizm współmałżonka jest większym problemem niż nasz. Prawda?
I to każdy może powiedzieć, i mężczyzna, i kobieta tak samo. No tak, ja oczywiście, ale jego egoizm jest większym problemem, nie? W naszym małżeństwie. Zobaczcie, że to jest coś, co bardzo często się pojawia. Szczególnie, kiedy doświadczyliśmy dużo zranień w naszym życiu. Kiedy no, mieliśmy trudne różne życiowe sytuacje i przeszliśmy wiele, to myślimy tak, no wiem, że nie powinienem tego robić, ale ty mnie nie rozumiesz. Ty mnie nie rozumiesz, bo ty nie wiesz, co ja przeszedłem, przeszłam. A więc próbujemy tłumaczyć nasz grzech, nasze złe zachowanie i usprawiedliwiać to tym, że my zostaliśmy tak bardzo zranieni. Tak jakby to było usprawiedliwienie, nie? Zobaczcie, co się dzieje. I to powoduje, że często dochodzimy do kryzysu bardzo szybko, nie? I co wtedy robić? No, możemy... Dwie drogi tylko są. Albo możemy uznać, że wobec naszych zranień, które przeszliśmy w przeszłości, to trudno nawet mówić o egoizmie w naszym przypadku i postanowić, że jeśli współmałżonek nie zrozumie naszych problemów i nie będzie się nami opiekował tak, jak to powinien zrobić, to ten związek nie ma przyszłości. Oczywiście współmałżonek zapewne tego nie zrobi. Szczególnie jeśli sam myśli niemal dokładnie to samo o nas. Nie? W ten sam sposób. A tak przeważnie jest. Po czym pojawia się emocjonalny dystans. No i być może jedynie co nas czeka, to z trudem wynegocjowane jakieś odprężenie lub zawieszenie broni, nie? Żebyśmy się tam nie pobili. Czy jest inne wyjście? Jest. Alternatywą jest uznać własny egoizm za istotę problemu. I potraktować go z większą powagą niż egoizm partnera. Dlaczego? Bo tylko my mamy pełny dostęp do własnego egoizmu i jedynie my jesteśmy za niego w pełni odpowiedzialni. Dlatego każdy ze współmałżonków powinien bardzo poważnie potraktować przesłanie Biblii i podjąć decyzję, że wyzbędzie się siebie. A więc, drodzy, powinniśmy przestać szukać wymówek dla naszego egoizmu i zacząć wykorzeniać go wszędzie tam, gdzie go dostrzeżemy, bez względu na to, co zrobi nasz współmałżonek. Jeśli każdy z małżonków powie, uznaję swój egocentryzm za największy problem w naszym małżeństwie, to otwiera się przed nimi naprawdę perspektywa na wspaniałe małżeństwo. Jest szansa, że to będzie niezwykłe małżeństwo. Drodzy, zobaczcie, co tu jest napisane w tym tekście. Mamy ulegać jedni drugim, inaczej mówiąc, i w innych fragmentach Nowego Testamentu jest to powiedziane, chociażby przed Galacjan, że mamy służcie jedni drugim w miłości. To jest powiedziane do wszystkich chrześcijan. A jeśli małżeństwo są chrześcijanami, to się odnosi również do nich, prawda? Służcie jedni drugim w miłości. Jeśli ja będę przyjęty dużo bardziej jego potrzebami niż swoimi i będę chciał zaspokoić jego potrzeby i pragnienia bardziej niż moje i on to samo zrobi w stosunku do mnie, to jesteśmy w niebie na ziemi, nie? Drodzy, zobaczcie, zaczyna to małżeństwo wtedy zupełnie inaczej wyglądać i funkcjonować. A więc okazuje się, że naszym problemem największym jest nasz egoizm, nasz egocentryzm. Inaczej mówiąc, jak to Biblia tak staromodnie nazywa, nasz grzech. Bo to jest istotą. Że my jesteśmy tak skoncentrowani tylko na sobie i tak kręcimy się ciągle tylko wokół siebie, że mamy problem, żeby zauważyć tego drugiego. Jeśli jesteśmy obrażeni, że on nie zauważa tego, jak bardzo my tutaj jesteśmy ważni i nasze cierpienia, i nasze zranienia, i to wszystko, nie? Ale nie pomyślimy o tym, żeby skupić się na nim bardziej. Zobaczcie, że to, co jest powiedziane o działaniu Ducha Świętego, to Duch Święty uzdalnia do tego, że jesteśmy w stanie ulegać jedni drugim. Zarówno w małżeństwie, jak i w każdej innej relacji w chrześcijaństwie. Uzdalnia nas do tego, że jestem w stanie służyć drugiemu człowiekowi. Że jego potrzeby są dla mnie tak ważne, że je w ogóle dostrzegam i są tak ważne, że zaczynam z miłości służyć Jemu. To jest działanie Ducha Świętego we mnie. I napełnienie Duchem Świętym, niektórzy mówią, no prowadzi, że będę teraz nie wiadomo jak się zachowywał, ale tutaj jest napisane zupełnie co innego. Ono prowadzi mnie do tego, że będę we właściwy sposób żył w małżeństwie, że będę pracował nad swoim egocentryzmem, że będę gotowy służyć drugiemu. Ale przede wszystkim, że będę koncentrował się na Bogu i Jego uwielbiał. Drodzy, okazuje się, że każdy z nas ma
w naszym życiu taki zbiornik, który musimy napełnić. I teraz, jeśli nie napełnimy tego naszego zbiornika relacją z Bogiem, jeśli Duch Święty nie napełni nas, no to nie będziemy mieć paliwa, na którym będziemy mogli iść do przodu, jechać do przodu. Ja ostatnio jechałem, wiecie, kreska paliwa w samochodzie tak się niebezpiecznie zbliżała do zera i tak się zastanawiałem, czy stanie mi, czy nie stanie w pewnym momencie samochód gdzieś na skrzyżowaniu, ale udało się dojechać do stacji. Zobaczcie, kiedy nie ma paliwa, po prostu nie można jechać. No. Rób co chcesz, nie pojedziesz. Musisz napełnić ten zbiornik paliwem. Pewien taki autor, Tim Keller, chrześcijański autor, napisał tak. Chrześcijanie przekonali się, że paliwem, które napędza ich duszę, jest uwielbienie Boga. Uwielbianie Boga z całego serca, w pewności Jego miłości przez dzieło Jezusa Chrystusa. To właśnie sprawia, że wszystkie cylindry mojego serca pracują równo i mocno. Nie rozumiejąc tego, pozbawiamy się zasobów potrzebnych do tego, by być dobrymi małżonkami. Jeśli oczekujemy, że to wspomożonek napełni nasz zbiornik, jak może to uczynić jedynie Bóg, domagamy się niemożliwego. Drodzy, bardzo często ludzie popełniają taki błąd, że wiecie, jest dwoje młodych ludzi, mają jakieś tam problemy, ale spotkali kogoś, kim się zakochali i sobie myślą, jak się pobierzemy, wszystkie problemy znikną, nie? I obydwoje tak myślą, nie? A obydwoje mają kupę problemów. Wiecie, co się dzieje, kiedy się pobierają? Tych problemów jest jeszcze więcej, bo jest dwa razy więcej, bo jest dwie osoby, nie? Nie jest mniej, tylko jest więcej. Drodzy, okazuje się, że my czasami oczekujemy od tego drugiego człowieka tego, co można oczekiwać tylko od Boga. W zasadzie oczekujemy, że ten drugi będzie naszym Zbawicielem, że nas po prostu uwolni, oswobodzi do życia w jakimś, nie wiadomo jakim czymś. To jest bardzo nierealistyczne oczekiwanie. Co więcej, to jest oczekiwanie, które nakłada niesamowity ciężar na tego drugiego. On nie jest w stanie tego spełnić, ani tego unieść. Nikt z nas nie jest w stanie tego spełnić. A więc musimy trochę zmienić nasze spojrzenie. Drodzy, my po pierwsze musimy napełnić siebie Bogiem. Musimy być pełni Boga, Jego Ducha. Im bardziej napełnimy nasz zbiornik tym uwielbieniem dla Boga, tą koncentracją na Nim, tym wejdziemy w małżeństwo dużo bogatsi, napełnieni. Będziemy w stanie żyć tak, jak powinniśmy w małżeństwie. Nawet jeśli ten drugi nie robi tego tak, jak on robi. Właśnie widzicie, chrześcijańska postawa zakłada to, że ja jestem w stanie postępować w chrystusowy sposób, nawet jeśli ten drugi nie zupełnie tak czyni. Niezależnie od tego, czy on to czyni, czy nie. Ja nie uzależniam mojej postawy od tego, że on to robi, czy nie robi. Ja robię tak ze względu na Chrystusa, ze względu na Jego miłość, Jego łaskę, którą mi okazał. I dlatego ja żyję dla Niego. Widzicie to? To jest wezwanie, jakie stawia przed nami Boże Słowo. I drodzy, to jest możliwe dzięki działaniu Jego Ducha właśnie. Tylko my nie możemy mieć niewłaściwych oczekiwań, nie możemy mieć niewłaściwych pomysłów na małżeństwo, ale musimy wrócić do Słowa Bożego, do Boga, do tego, co On mówi o małżeństwie. Drodzy, jeśli my poszukamy swoich własnych pomysłów, to prędzej czy później wylądujemy gdzieś w miejscu, gdzie będziemy zrozpaczeni, załamani, zniechęceni i to wszystko okazuje się, że nie wyszło. To jest bardzo istotna kwestia, drodzy. A więc chodzi o to, że kiedy Duch Święty działa, koncentruje nas na osobie Jezusa Chrystusa tak mocno, że my zaczynamy myśleć o Chrystusie, żyć z Chrystusem i charakter Chrystusa zaczyna w nas być coraz bardziej widoczny. I to się przejawia również mocno w małżeństwie. Oznacza to, że każdy z małżonków jest wezwany do poświęcenia się drugiemu w daleko idący sposób. Jako mężowie i żony nie mamy żyć dla siebie, lecz dla partnera. Wiecie, to jest tak jak Chrystus, który nie przyszedł, aby mu służono, ale by służyć. Tak jest powiedziane, tak powiedział, nie? A my mamy naśladować Chrystusa, zgadza się? Jesteśmy Jego uczniami. No więc mamy Go naśladować, mamy żyć tak jak Chrystus, a więc mamy służyć jedni drugim. Co więcej, wiecie, to nie jest coś takiego, że no dobra, będę służył, wiesz, to moja żona taka jest, no, dobra, ale jakoś dam radę, nie? Może tam zmuszę się, nie? Wiecie, to nie jest coś takiego. To jest zupełnie coś innego. Ja mam z radością nie służyć, nie? Bo wiem, że w ten sposób służę Chrystusowi.
bo ze względu na Chrystusa ja chcę to robić, nie? To jest coś, co, to jest, wiecie, to jest coś takiego, taki obraz był w Starym Testamencie, kiedy był sługa, taki niewolnik w jakimś domu i w prawie Starego Testamentu był taki przepis, że co 7 lat tam wypuszczano na wolność, uwalniano i tak dalej, jeśli to był właśnie też Izraelita. Jeśli taki człowiek został uwolniony, ale on wraca do swojego pana i mówi, wiesz co, jest mi tak dobrze tu u was, że nie chcę odejść, ja chcę zostać. I wtedy tam mieli taki specjalny znak, przechowali mu uchem szydło, gdzieś tam, czy szydłem ucho przy drzwiach gdzieś tam i to był znak, że on zostaje w tym domu na zawsze. On może tam znalazł żonę, on może tam już chciał zostać, dobrze mu tam było. On z radością chciał służyć temu domowi. To jest taki obraz, drodzy, ja z radością chcę służyć, nie dlatego, że jestem zmuszony, ale dlatego, że chcę, pragnę. Bo kocham Chrystusa ponad wszystko, a w związku z tym kocham moją żonę, mojego męża. I chcę dla nich żyć i służyć. Drodzy, jest taka ciekawa też rzecz w tym wszystkim. Jeśli my koncentrujemy się na Chrystusie, Duch Święty koncentruje naszą uwagę na Chrystusie bardziej niż na nas samych, to prowadzi nas do tego, żebyśmy właśnie, tak jak mówię, żebyśmy służyli Bogu i ludziom. Oznacza to paradoksalnie, że kiedy my próbujemy przedkładać własne szczęście nad posłuszeństwo Bogu, to działamy wbrew tak naprawdę temu, do czego zostaliśmy stworzeni i powołani. I w ostatecznym rachunku stajemy się nieszczęśliwi. Rozumiecie, nie? Jeśli szukamy szczęścia ponad wszystko kosztem posłuszeństwa Bogu, to okazuje się, że nie jesteśmy szczęśliwi. Jezus powiedział to bardzo prosto. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Innymi słowy, tak po dzisiejszym można powiedzieć tak. Jeśli zależy wam na szczęściu bardziej niż na mnie, to nie będziecie mieli ani jednego, ani drugiego, ani szczęścia, ani mnie. Ale jeśli będziecie bardziej zabiegać o to, aby mi służyć, niż o własne szczęście, zyskacie i jedno, i drugie. Ciekawe, nie? Okazuje się, że często dzisiaj dla ludzi Bogiem jest szczęście. Muszę być szczęśliwy. Nie? I robię wszystko, żeby go być szczęśliwy. I ostatecznie jest nieszczęśliwy. Jak to może być? No bo, wiecie, jeśli my szukamy niewłaściwych rzeczy i szukamy w niewłaściwych miejscach, to dojdziemy do rozczarowania. Okazuje się, że musimy wrócić do Boga. I szukać Jego bardziej niż naszego szczęścia. A Bóg się zatroszczył o nasze szczęście. Jeśli szukamy Jego, Jezusa Chrystusa, to się okazuje, że inne rzeczy też się pojawią. A więc to jest bardzo ważna rzecz. Paweł odnosi to właśnie tutaj do małżeństwa również. Zabiegajcie raczej o to, aby służyć jedni drugim, niż o własne szczęście. A znajdziecie nowe i głębsze szczęście. Wiecie, jaka jest radość, kiedy mogę zaspokoić potrzeby mojej żony, kiedy mogę zrobić coś, co dla niej jest radością? To ja mam też niesamowitą radość. To jest radość innego rodzaju. Ale to jest radość taka uwalniająca mnie z mojego własnego egoizmu, nie? Ja mogę służyć jej w czymś tam, nie? Nie zawsze jest to tak często, jak bym chciał, ale dobrze. Pracuję nad tym, jestem w drodze. Słuchajcie, jest powiedziane, że Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. A więc, drodzy, to jest istota naszego problemu, że my żyjemy dla siebie. I to jest nasz problem. A mamy żyć dla Niego i dla innych ludzi. W małżeństwie konkretnie dla naszego męża, czy naszej żony. A więc, drodzy, to, co tu czytamy, czytamy tutaj dużo więcej rzeczy. Czytamy tutaj na przykład o tej uległości. Mówiliśmy o tym, że ta uległość przybiera inną formę. Inaczej uległa jest żona, inaczej uległy jest mąż. Kiedy jest mowa o uległości mężom, bo mąż jest głową żony, to widzimy pewien taki Boży porządek, który Bóg ustanowił. Widzimy, że mąż ma być tym, który jest odpowiedzialny za to małżeństwo. I o mężu tak naprawdę jest dużo więcej powiedziane, tych wymagań do męża niż do żony, zauważcie, nawiasem mówiąc. Do żony jest powiedziane co? Ona ma pomóc mężowi, aby on był tą głową. Wiecie, często, nie wiem czy często, ale wydaje mi się, że tak się dzieje, że mężowie z żonami tak walczą o władzę, nie? Kto tam będzie rządził w tym małżeństwie, nie? I tak widać to. Jak próbują tutaj przepychanki, kto będzie silniejszy, kogo ostatnie słowo będzie, nie? Ale okazuje się, drodzy, że właśnie tu chodzi o coś innego, nie? Tu chodzi o to, że jeśli żona pomoże
mężowi, żeby on przejął tą rolę, do której Bóg go powołuje, to on będzie szczęśliwy, ale też ona będzie przez to szczęśliwsza. Dlaczego? Dlatego, że on zacznie się troszczyć o nią w taki sposób, w jaki dotychczas ona jeszcze nie doświadczyła. On nagle staje się dla niej takim mężem, o jakim tu jest powiedziane, jak Chrystus dla Kościoła. Zobaczcie, co Chrystus zrobił dla Kościoła. On oddał swoje życie, poświęcił siebie, aby, co tu jest napisane? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mas lub skazu, czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Zobaczcie, co zrobił Chrystus. Żeby on chce widzieć Kościół czysty, piękny, święty. I on gotowy był poświęcić siebie, żeby to zobaczyć, żeby to uzyskać. A więc mąż to jest ktoś, kto jest gotowy siebie poświęcić dla dobra żony. Żeby ta żona żyła, rozkwitała, była piękna, wspaniała, rozwijała się we wszystkich dziedzinach. Rozumiecie to? On po prostu poświęca siebie, ale też on jest ten, który idzie z przodu, który bierze na siebie ciosy wszystkie, które gdzieś tam dotykają tego małżeństwa. Żeby ją ochronić. Bo Bóg dał mu trochę mocniejsze, że tak powiem tutaj, barki, czy też jak to nazwać, nie? Po to, żeby on właśnie tą żonę chronił. A czasami widzę, że to jest tak, że mężowie stają się tacy bierni, nie? Zostawiają wszystko żonom, albo zwalają na nie, albo jakby nie przyjmują inicjatywy w ogóle. A to przecież można być kimś takim. Oczywiście żony mają w tym pomóc. Mają pomóc mu tą uległością, żeby pomóc mu tą rolę przejąć. Wiecie, to jest niesamowity obraz, który sprawia, że ostatecznie to małżeństwo jest pełne miłości, pełne harmonii. Tak jak Bóg chciał. Ale zobaczcie, że cały czas jest tu odniesione, że to jest obraz Chrystusa i Kościoła. Kim jest Chrystus, a kim jest Kościół. Drodzy, o czymkolwiek byśmy nie mówili w chrześcijaństwie, zawsze wylądujemy przy Jezusie Chrystusie. Jakąkolwiek dziedzinę życia byśmy nie wzięli, ostatecznie jesteśmy przy Jezusie, nie? On jest punktem odniesienia, on jest osią całego chrześcijaństwa. I wszystko do Niego się odnosi, albo z Niego się wywodzi. A więc jeśli mówimy o małżeństwie, to jest tak samo. To jest tak samo, że on jest punktem odniesienia. A więc jeśli mąż się zastanawia, jakim mam być mężem, to patrz na Chrystusa i na jego relację do Kościoła. I będziesz wiedział. I to jest wyzwanie, które da ci zadanie na całe życie. To jest właśnie to. A więc, kiedy czytamy te słowa, to widzimy, że ze względu na Boga, ze względu na Chrystusa, dzięki temu, że On napełnia nas swoim duchem, jesteśmy w stanie zacząć żyć tak, że ulegamy jedni drugim i to się dzieje również w małżeństwie. I jesteśmy w stanie skoncentrować się na drugim człowieku, w tym konkretnym tekście akurat na współmałżonku, bardziej niż na swoich problemach. I okazuje się, że paradoksalnie nie szukanie swego szczęścia, ale szukanie tak naprawdę Boga i szczęścia drugiego ostatecznym rozrachunku będzie dla mnie szczęściem. A po drodze uwalnia mnie od mojego egoizmu. Od skupienia i skoncentrowania tylko na sobie samym. Co jest tak naprawdę rakiem, który toczy dzisiejszy świat i ludzi. Każdego z nas. I tylko dzięki obecności Boga i Jego Ducha Świętego jesteśmy w stanie przeciwstawić się temu skutecznie i zacząć żyć inaczej. Drodzy, to jest jedyna nadzieja, jaką mamy. Jedyną nadzieją jest Chrystus. Jest obecność Jego Ducha w naszym życiu. Bo to prowadzi nas do właściwego życia we wszystkich relacjach, również w małżeństwie. A więc napełniony Duchem człowiek żyje we właściwy sposób w małżeństwie. Amen. Amen. Amen.